Czy uważacie, że pierwszy sezon wychodzi troszkę za późno, czy nie? Albo plus lub minus. Bo jestem ciekawy... Ja osobiście uważam, że tak. Nie, nie, tak, nie, tak, 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 nie, tak, nie, nie. Okej, okay, to jednak Paul by się chyba przydał. Ale wiecie co? Ty wiesz, że jest Paul na Twitchu? Ten, co go zawsze używałem, co przed chwilą mówiłem, że nie jestem w stanie go zrobić na restreamie. Nie, nie wiem, pierwszy raz użyłem. Sanctuma nie rób, bo krótko jest zabugowany. Ale czyli generalnie można. W sensie jakby, że chodzi mi o to, że to nie trwa tysiąca lat. Bardziej wiesz, o to mi chodzi. Albo, dobra, nie, pójdźmy na Battle for Dazar'alor. I dropnie na pewno od razu ten. Wiecie, kto dropnie, nie? Ten, jak mu tam. Gnom jeden. Gdzie są portale w Dornagal? Matko, gdzie jest portal do Stormwind? Nie wiem. Pierwszy raz zadałem sobie teraz takie pytanie. A tam jest, wiem. W tym głównym budynku chyba. Tutaj, nie? Ja. Na DJ-lera? Znaczy, wiecie, to by pewnie było do zrobienia, tylko mi chodzi o to, że właśnie mi się nie chce iść na jakiś raj, gdzie to będę bossa bił 5 minut, nie? To za trudne będzie trochę. Nie, 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 Battle for Dazar'alor. To jest naprawdę bardzo fajny rajd, bardzo dawno na nim nie byłem, tam mountik jest. I tam sety mam do pozbierania, także nie, 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 idziemy na Dazar'alor. Ja pamiętam, że ja w Shadowlandsach bardzo sobie myślałem, że kiedyś ten plate'owy set z Dazar'alor na Death Knight'a sobie obiecałem, że go kiedyś zbiorę. O, Vorales. Jezus Maria. Why? Ten. Ten jest dobry. Ten jest fajny secik. No, a teraz przetestujemy nowy feature, Warbands, który w sumie to... No tak, na Mythiku, bo tam te inne recolory są... Jak właściwie były? Nie pamiętam tych innych recolorów. O, matko, jakie brzydkie. Nie, 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 to musi być Mythic, to bez tego to nie działa w ogóle. Dasz radę ten pre-fight Jayny zrobić solo? Nie mam pojęcia, nie robiłem tego nigdy solo, idę przetestować. To jest właśnie to, co idziemy przetestować. On mi Frost Cinematic otworzył, nie? Ale to był fajny rajd, Jezus. To był ostatni rajd, który wspominam tak naprawdę fajnie. Our objective is to destabilize the Zandalari and take out Horde targets. King Rin wants to avoid... Ta za wesz, 1.30 minut robienia ostatniego bossa. No tak, no tak, w sumie dungeony z tego, z Shadowlandsów teraz łatwe też już totalnie powinno być drobienia. Ale czy ja Staza Wesz muszę robić? Ja mam mounta Staza Wesza. Nie. Nie, ja mam mounta z tego, z hard mode'u to Zawesza, ale nie Staza Weszu chyba. Ale Dazar'alor to był fajny rajd, kurde no. Dobra, no przetestujmy. Działaneczko. Nie, że się da, to ja się domyślam, że się da, ale... Czy to ma sens? Troll Paladin. Troll Paladin, a kurde, patrzcie, cały czas nie mamy Night Elfa Paladyna. Znaczy mamy, ale gracza nie mogą nim być. Skandal, co? O, takie one-shotowane to nie jest. No ale no jest takie, że jak najbardziej już robić warto. O Jezu, ile, o Jezu, ile Azeraj tu leci. O Jezu. O nie, nie mam miejsca w bagę. Dobra, będziemy po prostu wędrować na bieżąco. Pamiętacie to? Jezu, ciekawe, czy bisowe trajty mi dropnęły. To był chyba, Lord of War to był chyba dobry trade. Nie, Armsa trade akurat pamiętam w miarę, bo to na PvP nim grałem. Test of Might to był ten Azerite trade. Pod PvP przynajmniej. Nie, pod PvE, tak, bo ja Armsem też w PvE grałem. No kurde. To dobra, Azerytka dropnęła. Żywiołaka to ja mam akurat. Ja idę tutaj po mounta z Mechatorga. Nie ma Kultirana Paladyna, bo się wiązą ze sobą? Nie, nieprawda. Kultirana Paladyna to nie ma dlatego, że Blizzardowi się nie chce robić paladyńskiego mounta. Blizzard to mówił.
że klasy typu druid i paladyn właśnie są dlatego problematyczne i dlatego je rzadko dają do tych allied rasowych rzeczy. Też nie możecie kupić nic na hałd 2 dni. Pewnie się niefortunnie logowałeś po prostu, bo Auction House po prostu raz na jakiś czas jest zamknięty. Dziś rano chyba był na chwilę. Czy wczoraj wieczorem był zamknięty znowu. Generalnie ten Auction House tragicznie działa, tragicznie. Tragicznie, masakrycznie. Już jakby nawet jak nie jest zamknięty, to działa strasznie, naprawdę. Wystawienie czegoś na AH to jest... albo znalezienie nawet. Raz znajduje, raz nie. O, jest Gron. Go w ogóle teraz jako peta można tajmować. Dosłownie teraz chyba, w War Within to dodali, tak słyszałem. On elfach mówisz, a to przepraszam. Ale tak, to prawda, jakby dali Night Elfów, Paladynów, to by się gracze nie porobili w spodnie. Pomimo tego, że no... W sensie, kurde. Jeżeli... ktoś może być priestem światłości, to czemu miałby nie być paladynem? Tak zupełnie szczerze, to jest hot take, ale tak naprawdę ma absolutny sens, jak się nad tym zastanowicie. Paladynem to by nawet undead mógł być. Zgodnie z lore ustanowionym przez Blizzarda, które wszyscy zaakceptowali dawno temu i nikt się z nim nie kłóci, bo to jest klasykowe lore. No przecież undeadzi mogą być priestami światłości i to nie jest tak, że gra to zupełnie olała. Znaczy, wiadomo, że zrobili to z przyczyn gameplayowych, bo nie. I jakby dorobili jakby tłumaczenie jakby wtórnie. Ale tłumaczenie jest, także ich boli, jak używają światłości. No i spoko. No dobra, no to paladyna też by bolało, no i by jej używał. I nawet bym powiedział, że to całkiem fajny w ogóle pomysł, taki archetyp na... fantazja na paladyna. Że jakby służysz światłości, ale cię to boli. Taki asceta. Kurde, fajne by to było. Tak jak teraz o tym pomyślałem. Totalnie powinni być paladyni ten... undeadzi. O, jaki to był fajny boss! Jak ja tego bossa dobrze wspominam! Boże, jaki to był fajny boss! Jeden z moich ulubionych bossów w WoWie chyba, naprawdę. Jaki to był fajny boss! Tak się fajnie bawiłem, kurde, tutaj. Swojego czasu. Jeden z najfajniejszych bossów, jaki Blizzard zaprojektował, naprawdę. Jak tutaj się szło? Ja nie mogłem zlipować tam po prostu, nie? Mogłem! Teraz w którą stronę? A dobra, ten idzie. O, tutaj się szło. A co Force Orb robił? Tego nie pamiętam. No kurde, to nie pamiętam. To była chyba mechanika, co dopiero na Mufiku była. Co za problem zrobić Saibara Night Elfowego? No, generalnie żaden, ale po prostu trzeba byłoby to zrobić, nie? Tym niemniej to jestem pewien, że gracze by się tam wkurzyli i znowu by było tam właśnie, że... I co tu się... A tutaj się te kulki trzeba... Właśnie, te kulki tu trzeba było przynosić. Ale czy ja muszę wszystkie przynosić? Mam nadzieję, że nie. Bo generalnie jak chodzi o WoWa i właśnie te kombinacje rasa-klasa, to jest taka... Ja zauważyłem taką tendencję, że bardzo wielu graczy mówi o lore, i myśli, że mówi o lore, że na przykład im się coś nie zgadza. Gdzie to były takie dramy? Z czym to było? Niedawno coś było takiego. Kurde, co to było? Dodali jakąś taką kombinację. Tak, no coś na zasadzie tam Pandaren, tam Deka czy coś, że... O! Lightforge, Paladin, Death Knight, o. I tam ludzie, że tam, no to jest nielorowe, coś tam i tak dalej, i że ten... I tak naprawdę ja zdałem sobie sprawę po czasie, że tak naprawdę w większości ludzie, kiedy w takich sytuacjach się oburzają, że to jest nielorowe, tak naprawdę im nie chodzi o lore. Oni mówią lore, ale tak naprawdę nie chodzi o lore. Im chodzi o klimat. Im chodzi o to, że im to klimatycznie nie pasuje, a nie, że to nie ma sensu lorowego. No i trochę tak w sumie jest, że to klimatycznie, no są takie sprzeczności i tak dalej, ale ja w ogóle nie uważam, że to... W sensie, ja osobiście bym nie grał czymś takim przez to właśnie, że to mi klimatycznie nie pasuje, ale jeżeli ma to sens lore'owy, to ja uważam, że to absolutnie powinna być dostępna opcja w grze. Na przykład w uniwersum Elder Scrollsów nikt nigdy nie miał żadnego problemu z tym, że w zasadzie wszyscy mogą być wszystkim, bo tak naprawdę nawet jeśli coś jest bliższe, nie wiem, jakaś moc, czy tam Dedra, czy cokolwiek jest bliższa kulturowo jakiejś rasie, historycznie, whatever, to... Nadal jakby każde indywiduum może mieć inną historię. I na przykład, no nie wiem,
co na szybko wymyślić. Że tak jak, nie wiem, o, Red Guardi w uniwersum Elder Scrollsów są bardzo dobrymi szermierzami, to nie znaczy, że każdy jeden pojedynczy jest i że każdy ma taką historię, że na przykład nikt nie jest tam spellcasterem jakim. A w WoWie jest jakby ze strony wielu osób taka... Po co ja patrzę, teraz wszystko mam lutować po prostu. Jezu, jak transmogi lecą. Ale wszystkie transmogi lecą. Wszystkie transmogi świata zgarniemy. Sześciutkie. Czemu mi się nie ładuje nic? Nie pamiętam w ogóle tych kości tutaj, które one tu chodziły. WoWie jak antagonistą jest kobieta, to jest gdzieś. No, to swoja droga. Znaczy, to akurat z trochę innego powodu, nie? Ale no co tam. I nas przyszedł taka czysta lorowo, to Warlock Zandalari. Zandalari nienawidzą mrocznej magii i się jej brzydą. No to nie uważam. W sensie, no to właśnie dlatego ja właśnie uważam, że to jest absolutnie identyczny przykład jak te wcześniej wymienione. No tak, Zandalari kulturowo, historycznie i tak dalej, no oczywiście, że tak. Ale to, czy to znaczy, że nie ma fizycznej możliwości w tym uniwersum, żeby jakaś osoba, która jest rasy Zandalari, była w stanie władać magią, którą władają Warlocy? No nie. Czy uniwersum Warcrafta przynajmniej tak nie działa. I nigdy nie działało, że jakby z jakiegoś powodu, nie wiem, twoje jakieś genetyczne pochodzenie w jakiś sposób ma definiować jakby to, jakiej mocy możesz używać. W uniwersum Warcrafta i w większości chyba fantasy to zależy od zupełnie innych rzeczy. Tu coś chyba trzeba było zrobić, nie? Żeby te kości się nie spawnowały i żeby boss się zespawnował. Pierwszy raz ten raid soluje, więc... A te kościeje się... Okej, zakładam, że te. Zakładam, że ich trzeba zrobić. Trzeba się nauczyć to solować. Ja tam swoje postacie zawsze wybieram, żeby miał sens klimatycznie. Jeśli chodzi o innych, to nigdy nie działało od początku, bo istnieje coś jak Gnome Warrior. No tak, no to jest dokładnie jeden do jednego tak samo jak ja. No jakby, ja też bym nie miał Lightforged Paladyna Death Knighta. Natomiast jakby ja nie widzę żadnego problemu, żeby taka opcja była w grze, bo w ramach lore Warcrafta to absolutnie nie jest żadna sprzeczność. W sensie to może... To nie jest nielorowe, tak? A bardzo wielu osób właśnie mówi, że to jest nielorowe, ale tak naprawdę ma na myśli, że im klimatycznie to się nie podoba. Że to jakby nie pasuje im tak na oko. Gdzie raz jeszcze, nawet jeśli pójdziemy taką logiką, to ja zawsze wtedy spytam, że... Aha, a to dlaczego nie by... Bo najczęściej tak jest, że taka osoba, która tak mówi, nie oburza się na przykład na undeadów priestów, że oni mogli być priestami. I tu zazwyczaj właśnie odpowiedź jest taka, że no, ale oni mają to lore, że tamten, że ich to boli, że używają światła i tak dalej. No i okej, fajnie, że mają, ale to dlaczego inni nie mogą mieć analogicznego lore? Dlaczego Lightforge Runner nie miałby mieć identycznego jeden do jednego jakby wytłumaczenia? To jest najprostsza rzecz na świecie. Nawet, co więcej, przy Lightforge Runner można by nawet jeszcze jakieś takie lore zrobić, na przykład te tatuaże światłości, co oni mają, to właśnie im zapewniają jakąś tam ochronę, na przykład przed Voidem dla Shadow Priestów Lightforge. Kurde. No dokładnie, Night Elf, Magiefel, dokładnie. Chciałbym, żeby Blizzard zrobił różne animacje paladynom, bo jednak Blood Death najdłużej mamy Sunwall i tak dalej. Dziękuję za suba, Rednaki. Też bym chciał i jakby się cofnąć w czasie, no to wiecie co powiem, no. Ja bym chciał, żeby Hero Talenty były klas skinami, bo to są klas skiny, to co opisujesz. No. Może kiedyś dostaniemy te klas skiny. Moja teoria jest taka, że dostaniemy klas skiny po World Soul Saga, ale nadzieja jest taka, że dostaniemy je wcześniej. Też jakby nie ma opcji, nie ma szans, nie ma w ogóle najmniejszej takiej, nie ma cienia szansy na to, że Blizzard tego nie wie po War Within. O! Ile osób chce tych klas skinów z uwagi na to, jaka była właśnie, ile to było powtarzane przy Hero Talentach. Czy to się da solować? No bo tutaj generalnie się robiło tak, że jedna grupa idzie tu, druga tu. Idź prosto do boss rooma. Ale oryginalnie nie było takiej opcji, nie?
Nie, na pewno nie było. Czyli Blizzard po prostu retroaktywnie otworzył tę bramę tutaj. A to ciekawe. Kurde, ale... To był mega boss. Ja pierniczę, jak ja lubiłem Opulensa. Opulens był tak fajnym bossem. Tak uwielbiam ten gimmick tam, że się tam podnosiło te klejnoty i one różne efekty dawały i tak dalej. Kurde, Dazaralor był tak fajny rajd. To był ostatni rajd, który mi się tak podobał. Jakby, jak dla mnie od Dazaralor nie było lepszego rajdu. Co prawda pomijam tak naprawdę rajdy od Dragonflight w górę, bo ja od Dragonflight nie rajduję. No, sorry, zrobiłem normale na koniec Dragonflight, żeby dostać mounta. No tak. Dobra, tu trzeba chyba... Bisowy trinket! Ten trinket to jest bisówka, moi drodzy. Pamiętam, a wiecie czemu to pamiętam? Bo ja tu grałem Elemental Shamanem. I chyba dlatego też, kurde, Dazaralor tak dobrze wspominam, bo Elemental Shaman jest tak fajną klasą. Biju. Dobra, muszę na mounta wskoczyć. Nie wyglądasz na gracza Warriora? Ja nie wyglądam na gracza Warriora? Warrior to jest... Obok Paladyna i Huntera, to na przestrzeni 20 lat WoWa to jest klasa, którą grałem chyba najwięcej. No. Numer 1 to jest Paladyn na pewno. Chociaż teraz po latach też nie jestem pewien. No ale nie, no na pewno. Ale oprócz Paladyna? To Hunter, to byłby właśnie albo Hunter, albo Warrior. Ogólnie przydałyby się revampy animacji czarów. Zaraz mi pojedzie się na niektóre wstawały. Znaczy wiesz, no ale to robią, co by nie mówić. Nie no, animacje revampowali bardzo na bieżąco. Mało jest takich animacji, które zostało z kiedyś. A te, co zostały, to wydaje mi się, że zostały, bo generalnie spoko wyglądają nawet po czasie, z uwagi na swoją charakterystykę. Mało jest animacji z przeszłości, które zostało. No, taka, która mi przychodzi do głowy, to jest na przykład... w ogóle nie jest za głośno gra? Taką animację na przykład Priści mają. Power World Shield. Mają dokładnie tę samą animację i dźwięk animacji, jaki mieli w 2004. Ale to tak i okej, mogliby to zrewampować, ale... Nie, akurat tego bym im nie zarzucił. Akurat to uważam, że Blizzard robił bardzo dobrze na bieżąco. W Battle for Azeroth chyba zwłaszcza była... W Legionie i w Battle for Azeroth były dwie takie... Takie pakiety, takie mocne były revampów animacji. Na przykład pamiętam, że w Battle for Azeroth na pewno Paladynowi zrewampowali animację. I kurde, skrzydła. O Jezus Maria, do dziś jak Paladyn odpala skrzydła, to... To mi się odpalają skrzydła, tak powiem. Naprawdę, świetnie to wygląda. Natomiast tak, uważam, że hero talenty generalnie... klas skiny. One nadejdą. Klas skiny dla niewtajemniczonych to jest dosłownie po prostu inne opcje animacji na swoich umiejętności. Warrior by mógł na przykład może Blade Mastera w jakiś sposób dostać coś, nie? Tylko właśnie pytanie, kiedy to się stanie. Ale jestem pewien, że to na 100% oni to zrobią. Oni już wcześniej, moim zdaniem, ten feedback mieli, ale po War Within nie ma szans, że Blizzard nie skumał, jak strasznie ludzie... Jak strasznie wielu ludzi... a tak mi się wydaje przynajmniej, że wielu by tego chciało. No i mamy problem. No dobra, kurde, Azerite musimy... Nie! Azerite'ów nie wolno wywalać, je trzeba skrapować. Je się skrapowało przecież. Holy shit. O! Dawaj. To też dawaj. Sprawdź sobie na Frey, oni mają coś ze skalowaniem tam zmienić, bo pada tak samo jak raid BFA. Tak? Ha. Ale że zmienić, że będzie trudniejsza, tak? No można by na Frey w sumie strzelić. No bo te... jestem ciekawy, jak na Jalofa w tym momencie się prezentuje. Bo może być tak, że jak oni dwa razy, trzy właściwie update'owali to skalowanie, to może być tak, że między właśnie na przykład już Shadowlandsami a Battle for Azeroth w zasadzie nie ma różnicy, nie? Ta winda chyba nie przyjeżdżała sama, nie? Przyjeżdżała.
Czy to była ta winda, pod którą się umiera? Nie, to chyba nie był ten rodzaj windy. Nie, to nie był ten rodzaj windy. Sprawdź sobie, nafie oni coś ze skalowaniem, oni musieli coś ze skalowaniem tam zmienić, bo pada tak samo jak rajdy BF-a. No tak. I mówisz, że zmienić. I pytam, czy zmienić w stronę, że utrudnią, czy w stronę, że ułatwią. Nie rozumiem, coś, czego nie przeczytałem ze zrozumienia. Fajnie, gdyby Destrolog miał czerwony i zielony ogień. No tak, tak, no tego typu rzeczy, tak. No nie, dla mnie to jest... To jest moje największe marzenie do WoWa obok zrewampowanego levelowania i player housingu. To klas skiny właśnie. Rewamp świata starego? No... Tak. Tak. Ale, szczerze powiedziawszy, gdyby zrewampowali stary świat w taką postać, w takim modelu, jaki robią nowe krainy od kataklizmu, to nie. Mam naprawdę nadzieję, jak oni, bo zakładam, że po World Soul Saga, ja przez następne 6 lat, przygotujcie się na to, będę operował na takim założeniu, że po World Soul Saga my wrócimy na te stare kontynenty. Znaczy, że wrócimy na Northrend i tam część przynajmniej Easter Kingdoms, to wiadomo, że wrócimy jeszcze tam w Midnight i Last Titan. I tam się nie oszukuję, że tam to będzie według tego samego takiego streamline'owego, bezmózgiego, powiedzmy sobie szczerze, bez żadnej trudności ani niczego doświadczenia, jakim to robią teraz. Natomiast naprawdę mam nadzieję, że po World Soul Saga oni troszkę zmienią podejście właśnie do open worldu właśnie, do levelowania zwłaszcza i questowania, między innymi względem jakichkolwiek, ale nie chodzi tylko o poziom trudności, to w ogóle to zrewampować trzeba, no to jest przestarzały system. Nie? Woli klaski niż jakikolwiek housing czy revamp krain. Tak? Kiedyś tak powiedziałem? Kurde, nie wiem co bym wolał, jeśli mam być szczery. Jakbym miał wybierać? Nie, to chyba player housing bym chciał. Bo player housing ma największy potencjał na bycie contentem jakby samym w sobie. Że wiesz, że jak wchodzi player housing, to Blizzard po prostu nagle może za jednym zamachem trochę zrewampować dosłownie content całej gry. Bo na przykład stare rajdy będziesz robił po to, czy jakiś tam stary content, po to, żeby zdobyć wyglądy, transmogi, jakichś mebli do housingu, nie? Więc... To housing w sumie najbardziej bym chciał. Ale... Nie wiem, czy na housing się nastawię. Czy też mi się wydaje, że on kiedyś nadejdzie, bo to i tak jest niesamowite, że go nie ma cały czas. Ale też mi się wydaje, że to jest chyba coś, co nadejdzie po World Soul Saga. Dokładnie, profesje. Tak, tak, na profesję to tak, dokładnie tak. Znaczy, ja uważam, że naprawdę nie ma co kombinować. Blizzard Player Housing powinien skopiować ZESO. Po prostu skopiować, jeden do jednego. Ja naprawdę uważam, że housing w ESO, no może oprócz monetyzacji. Ewentualnie. Może to ewentualnie mógł trochę nie tak w pełni skopiować. Ale oprócz tego uważam, że player housing w ESO to jest najfajniejszy player housing w MMO. Gdzieś to słyszałem już. Jestem na Midnight? Nie, ja chyba nie. Znaczy, bardzo bym chciał. Ale chyba nie. Ale jakby jest też coś takiego, że Blizzard od dwóch dodatków koncentruje się na tym, żeby wprowadzać takie rzeczy, co ludzie od zawsze nie prosili, nie? A to też nie jest tak, że ta technologia housingu by była zupełnie od nowa robiona, no bo oni już trochę mieli trochę testowali już z tym gdzieś tam, nie? Więc jakby, to nie jest tak, że byłbym jakiś super turbo mega zdziwiony. O, jeju, byłam Sandy.
To nie jest tak, żebym był jakiś super turbo zdziwiony, gdyby zrobili to w Midnight czy w Last Titan. Ale mimo wszystko bym był zdziwiony. Mimo wszystko wydaje mi się, że większa szansa jest na to, że on będzie później. Midnight chodzi o to, że jest ciepło i trzeba mieć gdzie spać. Nie, Midnight chodzi o ten, o taki film z głównym bohaterem. Jak on się nazywał? Michael Scarn. Z Michaelem Scarnem. To jest nawiązanie do tego. Brawo, Vince. Przed Dev mówili o housingu, spora rzecz, która potrwa lata, sam mówisz, to jest wywiadami u nich. Tak, tak, tak. Dlatego ja nie mam wątpliwości, że housing przyjdzie. Ale ja nie wiem, kiedy on przyjdzie. A też zwróć uwagę, że Blizzard lubi tak wprowadzać nowości powiązane jakoś tematycznie z dodatkiem, nie? I... Tak, wiesz, tak marketingowo. Jakoś nie widzę tego housingu. Housing, który się kojarzy tak bardzo, wiesz, przytulnie, fajnie i tak dalej. Totalnie nie widzę tego idącego w parze właśnie, wiesz, z Midnight i Last Titan, gdzie tam będą tam, wiesz, fajerwerki siedzieć, nie? Oczywiście to nie jest tak, że to wyklucza to w żaden sposób. To jest tylko taka poszlaka, nie? Absolutnie nic nie wyklucza. Dobra, Rastakan dycha. Jak się stąd teraz wydostać do bossa, po którego tu przyszliśmy? Zakładam, że z kimś tutaj się rozmawiało. Ja to pamiętałem tak, że to samo przenosiło nas. Czy nie? Czy tam trzeba... może tam trzeba iść? Nie, Port of Zandalar to... Tak, tam trzeba iść. A. Tam się szło? Tak sobie... O! God damn it, jaki to był fajny ride. No, był naprawdę fajny ride. Midnight chodzi o to, że musisz mieć mounta, bo inaczej nie zaczniesz dodatku. I Early Access. Czemu tego Early Accessa nie mogli po prostu dać w preordery? Znaczy, dobra, no... No wiemy czemu. Wiemy dlaczego. Ale jestem ciekawy, czy to finansowo byłoby aż tak mocno inne. W sumie pewnie tak. Nie no, na pewno by było w sumie. Hard wojownik już skończony, nie było mnie troszkę? Hard wojownik? Nie no, masz, przecież twardego wojownika na ekranie masz. A, chodzi ci o hardcore na klasiku? Nie, jest przerwa po prostu. Nie, po prostu nie gram teraz. A on żyje, to wam mówię, holownia żyje, ale... Chilluje sobie po prostu, no co. Nie cały czas trzeba podbijać świat, tak? Czasami trzeba na urlop sobie pojechać. I Hołownia sobie siedzi, jest w karczmie w Gadgetan, o ile się nie mylę. Gadget syn. Pamiętam, jak byłem mały, wymawiałem tę nazwę Gadgetan. Gdybyś miał porównać Kataklizm, a ten dodatek to który lepszy? W ogóle... Kataklizm w ogóle nawet blisko by nie stał. Znaczy to jest cały czas przy Warwick, więc to jest taka spekulacja tak naprawdę, no bo my content dodatku to się tak naprawdę dopiero my zobaczymy za 2 tygodnie i wtedy tak naprawdę będzie można dopiero coś tam mówić. Natomiast ja zakładam, że Warwick mnie jakoś nie zaskoczy za bardzo. Jedyne co mnie może zaskoczyć, co nie jestem jakby pewien jak wyjdzie, no to jest to albo Delwy, albo Battleground Blitz. Tundret u góry? Okej. Okay. We're home, Tundret! Captain, pirates in our harbor! All hands, let's show them what cool Terrans are made of. Ostatnio sobie przypomniałem ten cinematic. Jeden z najfajniejszych cinematików WoWa. Naprawdę, świetny ten cinematic. W ogóle ta historia początku Battle for Azeroth. I ten cały questline Pride of Kul Tiras i tak dalej. Kurde, jaki był świetny. Naprawdę. I ten cinematic jeszcze na końcu. Mega fajne to było. Ale tak zauważyłem, że po latach jak się myśli o Battle for Azeroth, to jakoś tak mi przynajmniej tak z pierwszego rzutu nie przychodzi do głowy, jak myślę, historia Battle for Azeroth. A, bo to, wiecie co? Bo ja chyba w ogóle pierwszy raz to robię aluchem. Stąd jest, ja mam taki skołowany chyba jestem w niektórych miejscach, wiecie? Bo ja to hordą robiłem, bo ja wtedy mainowałem ten Tauren Shaman, to był hordiak. Ja pierwszy raz to robię aluchami, ja to... Horda inaczej zaczynała tego bossa.
Nie, zaraz, co się dzieje? My do Jane'y płyniemy? Nie, co się dzieje? Mechatork on the brink of death. What went wrong, Gen? Co się... ja teraz będę grał jako Aluch, tak? Okej, tak, dobra. Okej, już pamiętam, teraz, dobra. Teraz mnie przemieni w Hordziaka i będę grał ten... Tak, dokładnie tak. O, to jest. A czy myśmy... Coś żeśmy gadali przed chwilą i... seria pełna emocji. No wróci na 100%, hardcore wróci na 100%. No a że... że kataklizm. Ale zakładam, że kończąc tę myśl, zakładam, że tak jak widzę, że Warweaving raczej przebiegnie, no to myślę, że w ogóle bez porównania. Które hero talenty? Demolish. Colossus. Jeśli chodzi o patch X-Zero, nie ma takiego, który wyraźnie odstaje pozostałych. Różnice dodatka są takie, że niektóre były wspierane, niektóre nie. Czy jakiś dodatek miał słaby start? W zasadzie jedyny dodatek, który mi przychodzi do głowy, że miał start jakiś taki wybrakowany, no to chyba właśnie Cataclysm. Tak z perspektywy czasu nawet nie wiem, na ile w ogóle tak było, ale tak Cataclysm generalnie pamiętam, że Cataclysm miał ten problem, że przez to, że skupił się na revampowaniu całego świata, to zabrakło mocy na content endgame'owy z początku. Tak pamiętam, że w Cataclysmie to naprawdę nie było co robić na endgame'ie poza... W sensie, tam to już nawet za bardzo jakiś tym grindu reputacji czy daily questu nawet jakoś super chyba nie było. Że tam, bo tam, no tak, bo tam się tabardami w sumie farmiło te reputacje, że tam w zasadzie w Cataclysmie to już tylko rajdy były, nie? Na porządku. Sam gameplay VOD miał... Co on miał taki super... No nie, no VOD też miał już na początku problemy, nie? Ten cały, jakby cały koncept garnizonu w WoWie już od początku był problemem. VOD to był najbardziej nieżywy open world. A mi na przykład, ja jestem typem gracza, który otwarty światowy content i otwarty świat bardzo lubi, więc... Dlatego dla mnie VOD był ciężkim doświadczeniem. Bardziej wybrakowany od wodka z nowymi, dwoma nowymi bossami na raid? Chyba tak, bo no nie wiem, tak to są trochę inne czasy, jakby trochę inny punkt odniesienia, no ale wodk to chyba miał gdzieś tam te jakieś tam... no okej, okay, Argon turnamentu nie było, jakieś tam kaluaki. Generalnie różnica, na pewno różnica nie jest duża, zwłaszcza jakby z dzisiejszej perspektywy. To różnica między wodkiem a kataklizmem jest zerowa w tym sensie, co było na początku. Inne czasy, nie, mówię inne czasy w stosunku tego, jak my odnosimy się do obu tych dodatków dziś. Jakby skala, inaczej, powiedzmy, że na tamte czasy różnica między Wodkiem a Kata była, nie wiem, taka, to dziś jest tak zupełnie inna perspektywa, że w skali ta różnica między tymi dwoma jest niezauważalna w ogóle. O to mi chodziło. Tu się jakoś w te boty wskakiwało tam i się te kody wpisywało. Czy to się da solo zrobić? Tak sobie właśnie myślałem, że Mechatork po prostu sam zleci, a ja dostanę mounta za pierwszym razem. No, Mythic Mechatork, elegancko, dobra, no i mounciki w ogóle proste, dawaj. Ale miał kurde animację. Co do Khadgara, możesz mieć rację? No oczywiście, że tak, ale rację w czym? Że to, że żyje? Thank the tides he had one last trick up his sleeve to carry him to safety. Znaczy, to ja też tak uważam, ale wyszedł jakiś nowy fakt, który zdaje się w tę stronę iść. No niestety nie mam auto. No, tak bywa. Jezu, ile dialogów było w tym razie. Ale z tym orkiem potężnym.
Kurde, ale Jezu, jaki potężny orki, ten set z pierwszego sezonu Battle for Azeroth. Damn, ale to wygląda, Ale tu się rejszarki też w ogóle zmieniały w tym rajdzie, tak swoją drogą, nie? To pamiętam, że był taki cały wykres, czyli powinienem mieć Blood Rage'a gdzieś. Savage Blood. Nie, to mnie zmieniło w Makkar Orka wtedy. Ale Mol Machine jest, to ciekawe. Tak, to jest, to są rysiale tego, Makkar Orka. A śmieć. O jest, Ancestral Call przecież. No, ty. Ork bić. Zog, zog. Ten set, którego nie da się zdobyć? Jak się nie da zdobyć? Bo jest wersja z Warfrontu i wersja za PvP. Ja co prawda w zasadzie obie mam. Nie pamiętam, która to jest. Może to jest ta z PvP, może to jest ta gladiatorska. No ale mówię, ja szczęśliwy akurat mam. Nie boli mnie to aż tak. Bardzo dobrze, że się nie da. No jeśli to jest za PvP, no to tak. To jest ten. Samo to, że Khadgar mówi do Alerii, że to nie jest prawdziwa walka, nie sugeruje tego, nie było... Znaczy, moim zdaniem i to, i parę innych rzeczy sugeruje, więc tak. Ja uważam, że Khadgar żyje, jak najbardziej. Nie pamiętam takich problemów za HFDF, miałem wybrakowaną pamięć, naprawdę mało ludzi... Albo wtedy mało ludzi grało na launchu. No, ciężko powiedzieć, nie? Ale ja też nie kojarzę czegoś takiego, żeby Auction House się kompletnie załamał, nie? A teraz to jest masakra jakaś, no nawet teraz. No w sumie jakby od kiedy ten dodatek wyszedł, I również przez te 4 dni, co dodatek nie wyszedł, to w sumie jeszcze nie widziałem ani razu, żeby Auction House działał normalnie. Żeby nie zamulał. No, zamula, strasznie zamula. Masakra. No, okropnie zamula. Ojejku. No, czy nigdy, no, nigdy to pewnie nie, no na pewno były, ale no teraz jest masakra. Dobra, czekajcie, ja zaraz wracam. No dobra, to wiecie co zrobimy, pójdziemy na epickiego Battlegranda. O kurde, dostałem nagrodę za zrobienie heroika, ale nie chcę się... Ja nie spamowałem tych heroików za bardzo, bo to... Po co właściwie, żeby zdobyć jakieś tam 5-7, nie będę robił heroików. Mythic Zero dopiero jak wyjdzie. A z Mythic Zero jaki item level właściwie leci? Tak, actually. No, to Mythiki to tam zerówki porobię, żeby też... No, dosłownie nie będzie co innego robić, więc... No i kurde, mogłyby być te zerówki już teraz i mam, totalnie. No dobra, już nie będę się powtarzał. A w ogóle właśnie, a ile myśmy dostali tego transmogu po jednym takim ranie? Na przykład na... A ty mi chcesz załadować kiedyś? O. Battle of Da. Damn! Konkretnie. Właśnie, bo ja zapomniałem, że tam po transmog też poszedł. Te transmogi to mi mogą nawet nie polecieć w ogóle z tego. Nie, to jest Champion of Light leci, Gronk i Tinker. Nie, dobra, to robiąc tylko do Tinkera prędzej czy później ten transmog się zdobędzie. Ocenisz transmoga? 10 na 10. A... 5 FPS przy tym akcji. Także po zrobieniu questów Ashkahet. W sensie, mówisz o tych ostatnich, tych kampaniowych. No. O Jezu, jak mi się finał Ashkahet nie podobał. O Jezus. O Jezus. Nie podobał mi się ten cinematic tam na końcu, tam z Walerią, z siła przyjaźni, zalata w pokon... O Jezus. Oh my god. Muszę zrobić film o tym, muszę. Plan był taki, że teraz, dziś będę go robił. Nie ukrywam. Dobra, to już położę. Co, jak ja to wkleję w czat w WoWie, to co? Jakie grzyby srogie, wow! O kurde. Dobra, zobaczmy jak twój transmog wygląda na mojej postaci. Trochę zasłania ten czat, ale dobra, to wyłączę na chwilę. No, fajny.
Czekaj, to są te Draenorowe te, to jest legionowy ten, Antorusowy Warrior. Hełm? Kurde, skąd był ten hełm? Skąd był hełm? Nie pamiętam, skąd jest hełm. Ręce też z Antorusa. Broń to wiadomo, to jest hidden artefakt dla Armsa. No i to jest ten, z garnizonu, z woda i spodnie pewnie też. Hełm Death Knighta. No, Death Knighta. Fajny, bardzo fajny. Zajebisty. Bardzo fajny. Bardzo, bardzo solidny transmoczek. No, nie jest tak dobry jak mój. Jak mój. Wiadomo, ale to nie da się zrobić tak dobrego transmoga jak mój, który jest po prostu Heritage Dark Irona z kapturem z tego dodatku. No i. Ale ta broń Sferaka to. Znaczy nie Sferaka, ale z tego rajdu Sferaka. Może Sferaka nawet właściwie we własnej osobie. To dropła mi przypadkiem z tego normala, właśnie raz co byłem, co zrobiłem i tak właśnie na tym RFN-ie, jak przejąłem transmogi, miałem takie, kurde, jaki ja fajny miecz mam w transmogach, nie? Bo to jest za Midrasil, nie? Tak mi się wydaje, że to za Midrasil jest. A nawet nie wiem. Ze Smolderona. No, to Amir Drasil.